bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Brawa, brawa piosenka z tekstem zaangażowanym, a ja teraz jeszcze zanim na scenę wejdzie Klaudia Kozioł z Lipin, to chciałbym zwrócić Państwa uwagę na drugą stronę vis-a-vis sceny. Za chwilę wjadą, jeśli już nie wjechali częściowo z tego co obserwuję, nasi kolarze i oddaję głos pan Wojciech Malczyk. Brawa prosimy dla uczestników rodzinnego rajdu rowerowego. Jak tutaj zaśpiewała solistka czy uczestniczka przed chwilą, namów rodziców, skakujcie na rower. Dalej nie pamiętam, o myciu nie będę mówił. Ci ludzie wskoczyli na rowery, przejechali dzisiaj ponad 30 kilometrów. To, co w tej chwili gramy, to gramy na ich cześć, na ich przywitanie. Jednocześnie informuję Państwa, że grupa młodsza przyjechała z trasy krótszej około godziny temu. Też byli bardzo zadowoleni. Było to wszystko oczywiście w ramach Dni Mrozów. Kolejna edycja rajdów rowerowych pod umownym hasłem szlakiem tramwaju konnego. Piszesz mi w liście, że kiedy pada, kiedy na suknie na deszczu pokną. Siadasz przy stole, wyjmujesz farby i kolorowe otwierasz okno. Trawy i drzewa są takie szare, barwę popiół przybrały nieba. Dziś się tak smutno szepcze zegarek o czasie, co mi go nie potrzeba. Więc chodź po malku świat na żółto i na niebiesko. Niech na niebie stanie tęcza malowana twoją kredką. Więc chodź po malku życie, niech świat mój się zamieni. Niech mi zaszli pełny sportu kolorami całej ziemi. Zapraszamy do szkoły językowej, otwieramy szkołę językową dla dzieci, również dla dorosłych, dla młodzieży w Mrozach, w okolicach, w Kałuszynie. Tutaj w ramach Dni Mrozów mamy swoje stanowisko, tutaj swój stand. Pan Ozi, bardzo tajemnicza postać, który mieszkał kiedyś w Mrozach, tylko najstarsi mieszkańcy Mrozów pamiętają pana Oziego. Wyjechał na wiele lat podróż po świecie, poznawał tam wielu ciekawych ludzi, wiele ciekawych miejsc. No, ale w końcu po tych latach podróży, po latach tułaczki stwierdził, wraca, a ponieważ wie, jak świetnie jest znać języki, wie, jak wiele to pomaga w życiu, stwierdził, że przyjedzie tutaj do Mrozów i będzie pomagał dzieciom w nauce angielskiego, będzie pomagał mi, ponieważ ja będę chodzić do szkół, będę dzieci uczyć tego angielskiego i na pewno mój asystent, Mr. Ozzy, będzie wielką pomocą tutaj. Obecnie mamy konkurs, pan Ozzy wymyślił coś takiego, ponieważ bardzo jest zaintrygowany, jak dzieci sobie go wyobrażają po tylu latach nieobecności w Mrozach. Kim on tak naprawdę jest, jak wygląda.
Konkurs polega na tym, że rysujemy, obecnie wylepiamy z masy solnej pana Ozziego. Wyobraźnia ludzka nie zna granic i o to chodzi. Pan Ozzie może być... Starzy ludzie mówią, że chyba był futrzany i miał jakieś piórka, różki niektórzy mówią, ale nie wiem, ogonek. No i tak, zapraszamy do konkursu, zapraszamy do nauki angielskiego. Ma to bać się, gdy mi kardy, nazwy kamalna ja to. Uroboro,
No dziewczyny zbudziły niekłamane podziwki. Wymyślam słowa piosenki, żebyś pomyślała, jak jestem wielki. I nie wiesz, że to właśnie ja chcę dać ci wielki wina balon. No i czego jeszcze chcesz? Lato wszędzie zwariowało, oszalało moje serce. Lato wszędzie, a ty chłopcze, zaraz wpadniesz w moje ręce. I nie codziennie taki sam, dobre zaklęcie w twoich dłoniach mam. Poznam cię z miłością naturalną, niedotykalną i nieprzewidywalną. Poznam cię z miłością symetryczną, liryczną i niekoniecznie czystą. Poznam cię z miłością naturalną, niedotykalną i nieprzewidywalną. Poznam cię z miłością symetryczną, liryczną i niekoniecznie czystą. Co ja zrobiłem? O wielkie nieba, zalałem głowę twą sobą jak narkotyk, tylko tego było trzeba. Miłosne teksty, zabawne gesty, zdecydowanie wolę, jak tracę kontrolę, tego nauczyli w szkole. I gdy poczujesz nowy smak, to będę ja. I nie codziennie taki sam, dobre zaklęcie w twoich dłoniach mam. Poznam cię z miłością naturalną, niedotykalną i nieprzewidywalną. Poznam cię z miłością symetryczną, liryczną i niekoniecznie czystą. Poznam cię z miłością naturalną, niedotykalną i nieprzewidywalną. Poznam cię z miłością symetryczną, liryczną i niekoniecznie czystą. Thank you.
Słychać TV.